I kolejna wyjątkowa sprawa, wyjątkowa instytucja, która jest tutaj w Koszalinie. Wydawnictwo Kurtyak i Lej. To jest jedyne na świecie wydawnictwo, które publikuje książki artystyczne, książki niezwykłe, książki oprawione specjalnie, wykonywane ręcznie. Niektóre książki nawet pachną. Czy Państwo sobie wyobrażają? Pachną. Oczywiście na przykład na targach, warszawskich targach książki, stoisko tego właśnie wydawnictwa jest zawsze oblegane. A moim gościem jest współwłaściciel wydawnictwa Kurtyak i Lej, pani Urszula Kurtyak. Bardzo panią proszę. Jak można te państwa książki opisać najlepiej? Czy można powiedzieć, mi się wydaje, że książki państwa to takie dzieła sztuki właściwie, prawda? Staramy się, żeby to były dzieła sztuki, żeby nie powtarzać, przynajmniej w tych wersjach unikalnych, tych wersjach unikatowych, żeby nie powtarzać projektu. Mhm. Takie jest założenie wersji unikalnej. Pani Urszula, mamy tutaj trzy dzieła wydane przez państwa. Proszę odłożyć mikrofon, może tak będzie pani łatwiej te dzieła, te książki opisywać. Mówię dzieła, no bo czyż to jest książka? Co to jest? To jest książka w formie zwoju, czyli w takiej formie, w jakiej książka panowała dłużej niż jest nam znana teraz, czyli forma kodeksu. Forma zwoju, w dodatku na papirusie. Jest to książka, którą wydaliśmy w ten sposób, ponieważ tekst jest z pierwszego roku, pierwszego wieku naszej ery. I gdyby Owidiusz zamawiał książkę u swojego wydawcy, to musiałaby ona wyglądać tak właśnie. Rozumiem. No, brawa, brawa dla tej książki niezwykłej. Ile egzemplarzy tej książki państwo wydali? Tej udało nam się na papirusie 27, ale są też wersje demokratyczne na papierze ręcznie czerpanym, jest więcej. Dobrze, to może odłóżmy. Kolejna książka, no ona już wygląda normalnie, można powiedzieć, ale też jest niezwykła. To jest książka, w której zawarte jest wszystko to, co myślimy o Poświatowskiej, ponieważ jest to zbiór wierszy Poświatowskiej. Ona nie bez powodu jest, ma taki kolor, nie bez powodu również pachnie konwalią. Cóż to tutaj jest, takie koperty? Tu są faksymila niektórych rękopisów, maszynopisów, niektórych wierszy. Ten akurat jest napisany przez Halinę Poświatowską na przebitce, na maszynie wprawiała się wówczas i przekreślenia, poprawki, wszystko to jest wydrukowane w kolorze, a tutaj jest karta pocztowa, która stanowiła kanwę do napisania tej prozy poetyckiej. No pięknie, pięknie. Wie pani, pomyślałem, że gdybym chciał komuś prezent zrobić, to na pewno pomyślałbym o takiej książce. Ile ona kosztuje tak na marginesie? 5000 ten egzemplarz. Ach, 5000. No. Może kiedyś. Co będziemy mówili o pieniądzach? O cenie tej książki to nawet nie będę wspominał. To jest trylogia, proszę państwa. Podobny egzemplarz, z tego co wiem, otrzymał Ojciec Święty, kiedy był tutaj w Koszalinie, prawda? Ten egzemplarz jest z autografami od twórców głównych ról Ogniem i Mieczem i przez to jest cenny dla zbieraczy, dla miłośników tego akurat tekstu Sienkiewicza. Tak, pani Urszulo, więc to jest skóra. Tutaj są kamienie szlachetne, tak? To są obsydiany, a to jest karneol. Myślę, że warto zademonstrować ten, nie wiem jak to nazwać, rysunek. Może tam do kamery pokażmy. To się nazywa obcięcie książki. To maluje pan Jerzy Kozimor, znakomity, znany w Koszalinie artysta. No świetnie, bardzo pani dziękuję. To zupełnie niezwykłe książki.